Witajcie z Zagrody Królików. Niedzielny taki vlog. Co tutaj słychać? Zobaczymy. No, zobaczcie co tu słychać. Jakiś próbuje. Próby escape'ów tu są. Widzę. Czyli podskakuje królik i próbuje się tędy wydostać. Tu obdrapał, bo próbuje przejść. I widać tutaj, trzeba będzie coś tu chyba pomyśleć. Z jakimś zabezpieczeniem. Ogólnie króliki, one tu pracują cały czas. Cały czas coś dłubią, cały czas coś skubią, na przykład tam jest obgryziona cała łata. Pracują tu nieustannie. No i na przykład jeden królik, ten, o właśnie ten. Ten właśnie. O, otwarty, czemu? Nie wiem. Ten właśnie królik tutaj próbował, coś wyrwał, tą siatkę w tym miejscu. I rozciął sobie oko, normalnie, znaczy oko, powiekę. Ma tam uszkodzenie takie. Myślałem, że mu się to nie zagoi, bo to źle wyglądało na początku, ale powiem szczerze, że no trochę lepiej to wygląda. No ale zobaczymy. Usunąłem to oczywiście. No tutaj już raczej nie powinien się o to zaczepić, po prostu tutaj wytargał i tak odstawało, drucik taki odstawał, no i sobie zrobił krzywdę bidon. Z pozostałymi wszystko jest ok. Tu musiałem też dołożyć taką listeweczkę i łatę z drugiej strony, ponieważ również zaczęły tutaj demolować mi tutaj tę klatkę, więc za każdym razem praktycznie jak sprzątam, a sprzątałem właśnie w tym tygodniu, no to za każdym razem coś wychodzi. Te króliki cały czas pracują tutaj nieustannie i próbują mi tutaj zwiać. No dobra, to damy króliczkom jeść. Co tu mamy dzisiaj? Mamy trochę chlebka, bułeczki suszone, trochę chlebka, proszę bardzo, cyk, a masz, cyk, ja już tu byłem z rana, z samego rana, bo już jest po południu, także buraczek. Nie można dawać tych liści. Nie można dawać tych liści, które rosną w piwnicy. Podczas składowania buraków, czy tam kły od ziemniaków również się obrywa. Nie wiem w sumie dlaczego. Tak od dzieciństwa mnie uczyli, żeby zawsze te liście usuwać. Oczywiście również ziemię. No, te liście są pozbawione tego procesu fotosyntezy, który jest ze słońca i może dlatego coś jest w nich nie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, no to jeszcze dwa będą, każdy będzie miał po dwa plasterki, będzie miał każdy. I proszę bardzo. Jesteś sam czy kto? O, ci się dostało dwa, trzy. Tamten dostał. O. Tak. Masz tu. Proszę bardzo. Coś za dużo dałem, no ale dobra. Rozdzielę już.
Teraz nie mają wody, dostępu do wody. Ten dostał 3, ten dostał 3. Więc masz tu. Ten. O. Nie mają dostępu do wody, bo zamarza po prostu. A tu weźmiemy, dobra, to weźmiemy tu jakieś kurde sznurki. No i jak zamarza im ta woda, no to im tu zawsze trzeba dostarczyć coś mokrego. Coś mokrego, jak na przykład właśnie ten buraczek. Tu damy sianko. Sianko widzicie, o. Nawet meszek tu jest taki zielony, o. Takie fajne sianko to jest. Miękkie, drobne. Z różnościami. Cyk. A damy im jeszcze słomy. Damy im słomy jeszcze, bo... Cyk i cyk. Miałem wyrzucany gnój w tygodniu. No i widać, że tego gnoju, tej słomy nie jest już dużo. One już zdążyły go troszeczkę, już zdążyły tą słomę przerzedzić. I... no może być im zimno. A dzisiaj było, kurczę, chyba 10 stopni w nocy, czy 11 nawet. Masz tu. No, one sobie tam wszystko po swojemu poukładają. Dobra, proszę bardzo, proszę bardzo. One sobie tam wszystko... Miotełka gdzie jest? Była tu taka miotełka. No, po sprzątaniu gdzieś zaniginęła. No, to stodoła czeka na remont właściwie. Mercedesa już wyciągłem i będziemy wywalać tą słomę i tamtą dziurę wrzucać tą dachówkę ceglaną. Także robota jest, ale to będzie troszkę później, bo teraz mamy inny projekt przewidziany. I niedługo zaczynamy konkretną robotę. Konkretny projekt będzie. Także będą nowe filmy, będzie ciekawie. Tak jest. Dobra. Jeszcze owsa nie zostały, nie? Dobra. Zamieciemy troszeczkę. To z góry zawsze sobie biorę i wrzucam któremuś tam. Bo to jest sianko, jeszcze słomy trochę suchej, normalnej. A reszta do śmieci już pójdzie. I cyk. Dobra. Miotałkę. Dobra. Jeszcze co? Jeszcze owiec, nie? Owiec mi się kończy. Trzeba. Któryś miał pusto, ten miał zupełnie pusto.
Kurczę, wysypało mi się troszkę. Dobra. No. I co? Zostało 5 sztuk, tak jak było. Ten jeden samczyk miał iść na ubój przed świętami, ale się pozmieniały troszkę plany. O, w tej chwili wystawiłem go na Oliksie, że go zamienię za innego samca, ewentualnie za słomę lub siano. Także zobaczymy, jaki odzew będzie. A jeśli nawet jeśli się nie uda mi go wymienić na innego samca, no to będę musiał w najbliższych dniach, powiedzmy przy ciągu najbliższych 2 tygodni, kupić samca, bo zbliżamy się do okresu rozrodu. Tak? Dokładnie styczeń to jest, koniec stycznia to jest właśnie moment na zapładnianie samic. Także tak wszystko polega to na tym, że w styczniu dopuszcza się króliki. Ciąża trwa 30, tam powiedzmy 1 dni, 30 dni. Młode rodzą się na początku marca. Potem 4 tygodnie one praktycznie siedzą w gnieździe, 3-4 tygodnie, potem wyłażą. Jeszcze są mleko matki przez 4 tygodnie, ale już zaczynają coś podjadać. Między 4 a 8 tygodniem już zaczynają podkradać się, zjadać to, co się tu daje matce. I jak mają 8 tygodni, no to są już takie króliki, które już zaczynają powoli być samodzielne i bardzo żarłoczne. I wypada ten okres w maju, początek maja, zaczyna się trawa, zaczyna się sezon zielonki, no i rozpoczyna się wtedy odchów tych miotów. No i tak to wygląda. No. Zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie w tym roku. No. Ten coś męczy, dręczy. O. No. Buraczka, marchewka w zimie. W tamtym roku kupowałem marchewkę odpadową. Nie wiem, chyba po 15 groszy czy po 20 groszy za kilogram. Z tym, że trzeba wiadomo kupić dużą ilość tej marchewki. Nie 10 kilo, tylko dużo więcej. No, przeważnie kupowałem do 200 kg. Dzieliłem się z teściem, bo to jest taki towar, który szybko gnije i no, nie można go kupić zbyt dużo, jeśli się nie ma, że tak powiem, pochłaniaczy w odpowiedniej ilości. No. Piękna samiczka to jest. Samiczka. Tu będą piękne młode. Czarna, piękna, gładka, równa sierść. Także bardzo mi się podoba ta samica. A raczej taka, widzę, jest mniejsza. No, mniejsza jest na pewno niż ta. Dobra, to było na tyle. Zabierzemy butelki do ciepła, niech się rozmrożą. A to właściwie kurą miałem wziąć. Chlebek też weźmiemy, żeby nie nawilgł. I co? Do następnego, trzymajcie się, cześć.